Pasut versus 21 kobiet. Dobre to? A to jest ten legendarny materiał, o którym Wardęga gadał przez 10 lat, że tu są takie dymy, że nie mogą tego puścić na YouTubie, aż w końcu to dali. Uwaga! Ty, ale to jest stare, nie? Bo to jest jeszcze za czasów Boxdela w Goats. Czemu to jednak dodali, skoro się pokłócili, znaczy się pokłócili, no wywalili go? Nie ogarniam. Witamy serdecznie! W dzisiejszym odcinku Goats Robert Pasut stanie przed wyborem swojej drugiej połówki. Dziewczyna, która przejdzie przez dwa etapy i zostanie wybrana przez Pasuta w finale, stanie przed wyborem. Nie, patrząc po tym, jaki content nagrywa pasu w dzisiejszych czasach, ten na ulicy z tymi dziewczynami, to rzeczywiście mogą być tu niezłe dymy. Bo przecież, no dobra, ja się nie łapę za słowa, tak? W Goats się szmacą konkretnie za parę wyświetleń, po czym i tak im to nic nie daje, no bo każdy ma w dupie te dziewczyny, oglądają tylko ten odcinek, a nie followują je potem, więc mogą być tu niezłe dymy. Randka, czy pieniądze? W trakcie programu dołączy do nas również gość. Co ty wysyłasz gazet Dietera? Gość specjalny. Jednak zanim przejdziemy do odcinka, zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco i pamiętaj, oglądasz na czy własną możliwe, Łukasz, odpowiedzialność. no, że dzisiaj. Nie, ty już nie będziesz potrzebna. Imperium Rzymskie. Witam. Spokojnie, nie. Nie, cofnij się trzy kroki, przywitaj Cezara i nie stój na moim dywaniku w tych Właśnie, szpilkach. Jesteś bogiem olimpijskim, Cezarem, władcą, do ciebie mówię, nie paniczyłam się ukłonić. Masz się cofnąć dwa kroki, bo stoisz na moim dywaniku, on jest od klęczenia, nie od stania. Klęczyć nie będę, ale dobrze, odsunę się. Ja ci krzyczałem już, że odpadasz na przed wejściem. No już jest ciężko. Na początku mnie wyeliminował przed bramą. Czekaj, to jest początek, to nie jest jakiś part 2 czy coś takiego, tak? Bo jakoś inaczej się zaczyna niż... Te, co kiedyś oglądaliśmy Goats. Jak mnie zobaczył, nie spodziewałam się tego. Okazało się, że to nie chodziło o mój wygląd, tylko o... Jak to płaci? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Machoń dał na Goliborde Dziękuję bardzo. 5 złotych. Gucio stwierdził, że nie będzie z nim grał, skoro Mammon nie chce, bo usunął go ze znajwcy się po gierce, w której stwierdził, że Witek trollował. Okej, dzięki za info. To, że dla niego jestem za stara. Ona wygląda jak o, no. Wiem, dlatego chciałam się ustosunkować do tego, bo może jeżeli nie jestem w twoich... Nie ma do czego ustosunkowywać, w twoich preferencjach, jeśli chodzi o wygląd, ale mogę robić zawsze osobowością. Ej, ona była w Slap Fight Challenge. Slap Fight? Slap Fight. Czym? Nie żebym oglądał, ale... To ja ci... Klapsa i odpadasz. Jak możesz być taki brutalny? No chciałem fajnie zakończyć, no i chciałem być odpadać, tylko o, ja cię daję tylko klapsa, ze względu a ty wy... na mój wiek? A ty wylat... A ile ona ma lat? Mówiła? Bo ja serio oglądam to z wyłączonym mózgiem. No ale ja mam preferencje swoje, kochana, no. Czy challenge może z tobą zrobić, że kto mocniej wali? 40 ma, no. Nie. Musisz mnie j***ć jak najmocniej w tyłek. Ej, to było mocno, a teraz ja ciebie. Ale chyba nie na odchodnego. No tak, znaczy tak że z kadru wylecisz. Nie masz tyle mocy. Pokaż, jako facet. Klasnęło. Musisz iść już, bo mi mówią na słuchawce, że są okropni. Musisz iść, przepraszam cię. Czy nie przepraszam, ale... Produkcja, powiedzcie jej, żeby została, bo potem jest wielki melanż Goats, a ja bym się z nią zapoznał. O mój Boże, i to grecki, witam. Dzień dobry, rzymski, już ci się wszystko Tak, na jak zawsze, Nikola jestem. Cześć, przygotowałam Nikolka. Dla ciebie paletki, zagramy z wyzwania. Co, mam cię tą paletką? Nie, no nie musisz. Czasno ci, żebyś odpadła. Chodź tutaj do mnie troszkę bliżej. Dobrze. A wypropomowałeś się w ogóle? Ej, nie przestawaj wąchać, cały czas ją wąchaj jeszcze, wąchaj cały czas. A wzięłaś prysznic przez tym na Tak, wzięłam. A który masz dzień cyklu? Bo strasznie intensywnie pachniesz. Ej, to kto pierwszy złapie trzy piłeczki, dostaje buziaka w szyję. Dobrze. Kto pierwszy trzy piłeczki złapie, ten jest lizany w szyję. I jak się rzuca, tak? Tak, ale nie tak daleko. Ej, to będzie trwało wieczność, te trzy piłeczki. Ej, fajne to! No fajne, ale jakbyś... A propos, Stu od miesiąca siedzi na chacie, ma dozór elektroniczny i dopiero w lutym strona brytyjska podejmie decyzję, czy będzie chciał... Wysłać swojego obywatela. Ile rzucał? Przegrywam na razie. Okej. Cztery. Teraz całujesz mi w szyję. Dobra.
Fatalnie. Zero, nic nie poczułem. To było straszne. Ale ładnie pachniesz. To było mega... Ja wiem. Dziękuję. To było mega sztuczne i mega takie na odpiew. Delikatne. I jak ty chcesz być moją partnerką, tak samo będziesz dbała o dom, to... tak samo będziesz mnie kochać. Mam wrażenie, że my za rzadko nagrywamy. Siedzimy. Nawet się słowem nie odezwiemy. Ponieważ pokazałeś mi, co się macie odzywać. Wpadasz. No dobra. Ale miło było cię poznać. Ciebie i to jest twoja kuleczka. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Ty, ale ciekawe, na razie wywalił dwie dziewczyny. Ciekawe, co musi zrobić, żeby przejść taka dziewczyna dla pasuta. Boję się trochę. Cześć. Cześć. Ksenia jestem. Zrobione czy nie? Powiedz od razu. Naturalne czy nie? Naturalne. Naturalne? Naturalne. Wyglądały jak zrobione. To dobrze. Gratulacje, ale nie dla ciebie, dla matki natury. Ale słuchaj, przygotowałam się do ciebie, bo myślałam, że to będzie twój pierwszy raz. A że pierwszy raz mój, to prawda. I możesz sobie wybrać tatuaż. Tatuaż chipsów mi zrobisz? Tak. I to przygotowałaś? Ej, nieźle, nie? I możesz sobie wybrać miejsce, na którym ci zrobię. Powiedz, że chcesz do wewnętrznej części uda i się na kanapie tak. Trochę mnie onieśmielasz w tym przebraniu. Ale co, że wyglądam tak dominująco, seksownie? Że tak, że wiesz, że forma dopisuje przed walką. A ilu miałaś chłopów? Trzech chłopaków na stałe? Tak. A takich, wiesz... Riki tiki. Co znaczy? No takich na jedną noc. A możesz tak. A tak na jedną noc. A ty słuchaj, w takich rzeczach się nie gada. Słuchaj, ten tatuaż jak nasza miłość. Tak. Nie wyszła po prostu. Odpadasz, ale ci bardzo dziękuję. Ty, ale w sumie ciekawe, że on tak kikuje. Ty, co one muszą zrobić? Ja się boję tego odcinka już. Bo w poprzednich, jak tam był Ferrari czy Błoński, czy ktoś, już nie pamiętam, co tam było. No to tak przepuszczali. Po prostu. On chyba ma wysoką poprzeczkę. Boże, wreszcie coś jakieś... Cześć, Livia jestem. Ta jest bardzo ładna. Tak? Tak, mi się podoba. I pytałem, czy jest odważna, powiedziała, że tak. Bo chcę tutaj taką zwyrolską scenę. Reżyser Wardęga poszedł na moment i się okazuje, że za chwilę będzie zwyrolska scena. Bardzo myślałem, że lepsza, ale w nocy, jakbyśmy się tylko spotykali, co? No, wiesz co... Mogę poprosić to, o to mój akcesorium, to moje? Poczekajcie chwilę. Ja pierdzielę. Powiedziałbym, że przechodzisz, ale się musisz jeszcze postarać trochę. Okej. Okay. Ja pierdzielę, ty. I ona, okej. Okay. Ja pierdzielę. Przecież... No opluł ją tak po prostu na łeb, a ona okej. Okay. No dobrze, no. Ale... Ej, czy ona może się położyć na tej kanapie, a ty ją narysujesz, Robert? Podobno jesteś odważna, to chciałbym, żebyś pokazała mi pozycję kota. Nie kota, żebyś wypiadła po prostu, a ja cię namaluję. Ale musisz bardzo dobrze odzorować. Nie możesz tam mi umniejszyć. Ciężko na to pracowałam. I teraz wszystko, co zbudowałaś, cały wizerunek i szacunek do siebie w pizdu. Tak. A chociaż on jest świadomy tego, co robi, a te dziewczyny... No ciężko powiedzieć, czy robią to pod wpływem chwili, czy żeby... Nie wiem, no nie wiem. Pięknie. Zablurowałem ci twarz, nie, naprawdę ale jestem... to nie jest jakaś złośliwość, tylko po prostu nie umiem rysować twarzy. Mogę sobie to zatrzymać? Czy to dla ciebie na pamiątkę będzie? Nie no, możesz sobie zatrzymać. Ej, dobra, weź jej powiedz tak, że masz ściągnąć buty, podwinąć trochę kieckę, nie? Daj jej skarpety i powiedz, że lubisz podkolanówki i ma tak zaciągnąć skarpetę pod kolano. Nie, poważnie. Za***ste, pięknie. Ale jak mi po tym wyrzucisz, to naprawdę... Miniuwa i wysoko te podkolanówki. Nie mów fuj, bo to są skarpetki twojego potencjalnego mężczyzny. Będziesz je prać, będziesz mi gacie prała. Dobra. Wyżej, ja wyżej. Ja ci kupię nowe, jak będą takie wyżej. Brudne. Jedziesz stara, naciągnij to. Nie mogę już. Mocno tak je naciągnij, tak żeby były napięte jeszcze wyżej. I teraz musisz podciągnąć sukienkę, tak jak obiecałaś. To nie jest w ogóle moje, to Boxer powiedział, że chce widzieć uda. Do drugiego etapu w skarpetach. Ej, nie, bo ona zaraz pojedzie do domu. To jest jeszcze 19 minut. Nie, do drugiego etapu. Ja pierdzielę. Nie inaczej spędzić, nie przychodzisz tutaj, to był twój wybór. Potrójny brudershaft. Ej, nie, no w dupę. Poczwórny? To jest popieszone. O, jest dziewczyna. Sara jestem. Pociągnij tę bluzkę. Czy specjalnie kupiłaś za małą bluzkę, powiedz mi? Zapraszam. To nie jest za mała bluzka. Chodź. Posłuchaj mnie, Robert. Ja widziałam, jak rozmawiasz z innymi dziewczynami, widziałam, jak prowadzisz z nimi konwersację. Ja ci od razu chcę powiedzieć, że ja mam do siebie jak najbardziej szacunek. I... Ciekawe, czy te słowa się dobrze zestarzeją. I jeżeli chcesz, abyśmy przeszli do następnego etapu, jeżeli to chcesz... To chyba ty chcesz, ja mogę ale... cię teraz odrzucić już. Powiedz, że ona jest pierwsza, która ci się podoba. Nie mogę tego powiedzieć, panowie.
bo to jest kłamstwo. Dobra, przestań p***lić. Czy trzeba z tobą chodzić? Oj, nie powie tego. Powie. Nie. Powie. Wydaje mi się, że to jest w tobie pociągające, że... Dobra, dosyć. Idziesz do łóżka, czy trzeba z tobą chodzić? Ciężkie pytanie, wiesz? Bardzo łatwe pytanie. Tak? Albo nie? Wiesz, do łóżka z byle kim nie pójdę. Wiesz co to jest ONS? Ja jestem mega fanem tego zespołu. Znasz taki zespół? I się w ogóle to nie wstydź tutaj, chodź, przytuł się do mnie. Słucham? Masz OnlyFansa? Nie, ja się pytam właśnie, ja bym nie kupił. Chodź do mnie bliżej. Ale ja się pytam, czy ONS to OnlyFans, bo ja sama nie wiem. Jeszcze chodź, bo cię przyświetla. Chyba ładnie mi światło tak świeci. Nie, właśnie za mocno, chodź, przytuł się. Ale fajnie to wygląda, jakby ona była jakimś takim aniołem prześwietlonym. Możemy zapozować, ja pracuję w modelingu, możemy... Totalnie jesteś modelką. To dlatego masz takie ego przerośnięte? Nie mam ego przerośniętego, a ty też masz bardzo wysokie ego. Powiedz, że mam duże ego. Nie. No powiedz, że mam dużego. Ale co dużego? Co masz dużego? Właśnie o to mi chodziło. Odpadasz. Okej. Okay. Good night. Good night. Dzięki za kolak, za Wojświata. Thank you very much. Thank you very much. No szczerze, dla tych dziewczyn, co odpadają, to jest plus akurat. Odpaść w tym odcinku, a nie przejść dalej, bo tam co dalej się działo, to strach się bać. Cześć, jestem Marcelina i przygotowałam na ciebie sushi. Ale to po prostu po złości robisz, tak? Wiesz, że ja wagę robię. Tak w tą tacę, ja to zjem. Sama robiłam od 23. Zrzuć to na ziemię. Po co? Wy to w ogóle. Nie. Ja to zjem z ziemi. Ale ja to zjem z ziemi, zobacz. No. Ale jak będzie mi waliło z gęby potem... To dobrze, to inne już może nie będą zainteresowane. Wyobraźmy sobie, że to jest moja pałeczka. Taka malutka? Słuchaj, mój jest krótki, ale za to cienki. Ksywa sznurek. Ale mi się te dziewczyny nie podobają, chłopaki. One nie są w ogóle w moim typie, no. Jedz sobie te sushi, a ona niech ci... Dzięki Fanto za 4 lata, witam. Równolegle masuje stópkę, stary. Daj mi tę taskę, daj mi to sushi. Ty mi namasuj stopy i sobie pogadamy, a potem ci odrzucę, dawaj. Niestety nie. Nie będę ci masować stóp, no bo nie chcę jakichś swoich granic przekraczać. To ja tobie wymasuję, siadaj. Widzisz, ja się nie brzydzę ciebie. A, czyli to już jest git na pierwszy. I teraz witam, fizowaty, nie ma poślizgu. Co? Ja mogę dla ciebie po prostu robić rzeczy. Ja mogę być twoim mogę, panem. Ja mogę, nie będę robić przed kamerami jakimiś rzeczami, jak kogoś znam. Chwilę. Musisz zdjąć skarpetki. Dlaczego? Bo cię o to proszę. Ale po co? Jaki cel jest? Jak nie zdejmiesz, to odpadniesz. Myślę, że to jest manipulacja. Oczywiście, że tak. Ej, a możesz polizać jej stopę? Radio z Wyrol nadaje, mogę ci polizać stopę. Nie! Spójrz jej w oczy i zapytaj, czy mamy szansę na prawdziwą miłość. Jest jak coś o miłości, ale ja to nie wiem, jak coś by zakochał. Ale tą rybą ci, tak powiem, ci fajnie pachnie, no. No to ty żeś mi to zaserwowała. Ty mi wsadziłaś do usta tę rybę. Minęło 5 minut i się jeszcze nie zżygałem. Trupkę lubię? Średnio. Dobra kobita. Dobra, na pewno. Ale nie przechodzisz dalej. Ale smacznego. Hello everybody, welcome back. Welcome! Tak Kozy. Dzisiaj jest dobra. Data... A czekaj, co tu chodzi? Czekaj, bo ja to pamiętam, ustalałem z tobą. No. I było dokładnie pół roku temu. No. Powiedziałeś, że jeśli gołcy wytrzymają pół roku, to do nich dołączasz. Tak? I dzisiaj jest... Patrz, bo jest to... Patrz, aż to miałem, jest pół roku? I dzisiaj jest dokładnie... Pół roku i przyjechałeś... No i akurat po tym odcinku się rozpadli, więc... To on kogoś zastąpi? Idealnie w ten dzień, nie wiem jak to zrobić. Zapisałeś to? Zapisałem tak. Wtedy, to był 18 marca, nie? I to jest dokładnie dziś? I dziś jestem tu pierwszy raz? I tak. Dziś jesteś pierwszy raz, to jest... No bo jakby w gwiazdach jest ułożony już ten film, tak jakby, nie? No to jest fajne. W każdym razie tak wielkie rzeczy jak dołączenie do tak wielkiego projektu chciał ustalać. Poza kamerami. Jest to takie proste tematy. Mocny członek. No jest go trochę, dobra. Boże Wojtek, gola NPC. Kawał członka. Hejo. Dobra, marker nie będzie potrzebny, bo chciałem się na cyskach podpisać. Spoko. Ja pierdzielę. Mówisz, on bez gumy. Bez gumy tylko. Czy ja cię wyglądam na facetę, który w gumie to robi? Nie wiem. Znaczy bez gumy, nie? On to powiedział. No, on się. Mam dla ciebie propozycję. Czyli, że będziesz ładna, zgasisz światło i zrobimy to po prostu przy gasowym świetle. Nie. Jak wygrasz, to przechodzę. Ale jak nie ma wygranej, to idziesz po prostu bez słowa. Ile tu jechałaś? 6 godzin. 6 godzin. Czyli jeżeli tutaj nic nie będzie, to te 6 godzin, czyli 12 razy, no. Jest stracone. Idziesz po prostu bez słowa, odchodzisz. Dobra, ale jak wygrasz w zdrabce? Ale jak wygram w zdrabce, to może się zastanowię, czy przechodzisz dalej. No i co? Jeszcze na dole.
Znać podwójną kończynkę nie jeszcze ma. Jeszcze na dole. No dobra, to próbujemy dalej. Odpadasz. Próbujemy dalej, powiedziałam, jak nie ma. W zdrapce. Nie, powiedziałaś, że w zdrapce, nie w zdrapkach. Odpadasz. Sama powiedziałaś, 6 godzin, 12, zmarnowane. Nie, ale mam jeszcze jedno. Proszę, do domu. Do skutku. Do domu. Dobra, to cześć. Zaryzykowała i się nie opłaciło. Z nim się w ogóle nie da rozmawiać. Siema. Tak niekulturalnie trochę, wiesz, cześć. Ty, nie poznałem cię bez zielonego polaru. Bez zielonego polaru? No bo ty mi ostatnio żabców nie nabijałeś. Ale jesteś hambier. Ta koleżanka jak te... Ale przecież no nic złego nie powiedział, no, że po prostu złego, nie? Raz stoi, to ma na czym usiąść. No, jest najlepsze dupsko w dzisiejszym programie. Mogę cię za buzię wrzucić w jedną? Ale czy złapię? Otwórz szeroko buzię. To jest maksa, co... To jest na maksa, co ty możesz usta otworzyć. Nie, to dobra. To nic z nas nie będzie. Ale traf, dobra? Widzę, że słabo jesteś ogólnie w trafianiu. O, ładnie. Brawo. Zapałaś. Ale będziesz na Steam. Czyli jak będę strzelał, to ty będziesz łapać. Myślę, że się postaram. A zrób obrocik. No. Obrocik dla wuja. Obrocik dla wuja. Umiesz twerkować, bo masz taki kredens. Ja bym chętnie zobaczył, jak się, wiesz, trzęsienie ziemi jakieś. Do kamery, bardzo bym prosił do kamery. Do kamery, co by się przyjść, ale... do kamery? O. No. Dobrze, musimy potrzymać tak. O, no już tak nie bardzo. Panowie, potrzebuję skrzydłowego, ponieważ ona jest... Ta. Ja mam skrzydłonego ramkosza, tak. Cicho że... teraz, okay. Mówi gwiazda. Potrzebuję skrzydłowego, więc no, przywołuję... Buddę. Ale przywołuję Buddę. Ale ja nigdy nie widziałem takiej dupy na żywo. Ale my nie potrzebujemy pomocy. My sobie bez ciebie poradziliśmy. Ładnie tak. Pachniesz w ogóle. Nie, to ja jak przyszedłem. Powiem tak, ja tam siedziałem i z tamtej kamery to jest niewiarygodne. Osobowość. Dokładnie. Coś, bo widać daleka, nie? Cały czas o to mi chodzi. Ale teraz kąt dobry. Jaki kąt. Ryjem bym się tam... Czy jeżeli włączę utwór jakiś walec i zatańczycie sobie wolnego, to poczujecie... Tak, tylko ona musi zdjąć buty. Co tak patrzysz? Sam walec wiedeński. Dobra. Walec. Na mnie w ogóle nie zwracajcie uwagi. Ty nie umiesz tańczyć, kuj. To jest laska typu usiąść mi na mordzie, nie? Ja Izak w szoku. Ale się trochę kotek spociłaś, co? Nie, ja w ogóle. Trawa jest mokra. Nie, trawa nie śmierdzi potem. Wow! W jakiej ty wadze chodzisz, kotek? Jest 20 kilo dubska, Robert. No mam swoje atuty fizyczne, ale i też psychiczne. Dobra, krótko, bo masz jakieś szansę, choroby? Ja Budda. No ty. Dla kogo ty przyjechałam? Dziękuję, skrzydłowy. A, fajna dziewczyna, atrakcyjna. Mogę przytulić jeszcze? Leżysz. Ale nie, tak, nie tak, od tyłu. Jak słodko. Dobra, idź, bo ja mam tunikę i będzie widać. Do widzenia. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Cześć. Ubrałam się tak, żeby zobaczyć swoją reakcję, czy zaakceptujesz mnie o poranku. Nie no, a tak serio. Ja. Jezus Maria, ten kontekst jest za ciężki dla mnie, no. Bo chciałam po prostu, żebyś nie oceniał mnie przez... Aby nie było jeszcze tylko gorzej. To damy radę do końca. Pryzmat wyglądu i no figury. Dobrze, chodź, fajny pomysł, siadaj. No. Ale to jest ten program tylko po to, żeby przez pryzmat wyglądu oceniać. A co ona robi? Przynajmniej tak widzę na razie. Fajne. Kreatywne bardzo. U mnie w gimnazjum miałam bardzo duże kompleksy chudości i postanowiłam przytyć. Trzeba podrymić. Miałaś anoreksję i masz otyłość. Nie miałam anoreksję, ale po prostu przytyłam. I ja pierdzielę. Bardziej przytyć i też być bardziej kształtną. To gdzie ci brakuje kształtów, kochanie? Bo piersi ci nie urosną od jedzenia, wiesz o tym? No tylko operacja, ale akceptuję siebie taką. Nie, żadnych operacji. Aczkolwiek... Nie szkodzi, że masz małe piersi w ogóle. I dziewczyny z małymi piersiami to są przepiękne, tylko po prostu mają małe piersi. A jesteś ładna w ogóle? Wiesz, to jest pojęcie względne. Nieprawda, dla kogoś nieprawda, mogę być ładna, nieprawda, dla kogoś nie. Absolutna tak, bzdura. Ja tak są kanony piękne. Nie ma co że każdy lubi coś innego. To jest nieprawda. To jest prawda w jakichś 20%, 30%. Ona czyli ma coś tam jest. Strój jak ja. No dalej byście się. Przepuszczę cię. Ja, Wartenka wygląda jak taki cygan z bazaru, nie? W sensie oczywiście nic złego, jakby każdy jest równy. Ale no. Wiesz,
miała prawie wszystko odsłonięte. Czyli masz bardzo mało mieć ubrane w drugim etapie. Tak wygląda, no. Byłeś kiedyś na bazarze, że tam takie podróby mają wszystkiego? Bez maski. Dobra, okej, stoi. No, jak z Peaky Blinders. No dobrze to wymyśliła, ej, to przyznam. Ej, przeszła? Nice. Tęskniłaś, myszko, za mną? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Powiedziałem, żebyś nie przychodziła. Oni się znają? Jej bardzo bije serce, to możesz posłuchać. Przyłożyć ucho do biustu. Mogę posłuchać, jak ci bije serce? Możesz, bardzo bije i mi się ręce trzęsą od 2 godzin. Słyszysz? Sabina, powiedziałaś, że prędzej się prześpisz bezdomnym, niż przyjedziesz do Goat. Ona z TikToka? Nie. Jak mu się podobało? Kurwa, przecież przyjechałam. Co? Ja i mi się ręce trzęsą od 2 godzin. Słyszysz? Sabina, powiedziałaś, że prędzej się prześpisz bezdomnym, niż przyjedziesz do Goat do mnie. I co? Nie. Jak mu się podobało? Kurwa, przecież przyjechałam. Pozdrawiamy tego człowieka, chociaż znając jej umiejętności, nie ma mu czego zazdrościć. Jakie umiejętności? Nawet buzi nie dostałeś, a tak chciałeś buziaczka, nie? Ja chciałem buziaczka tak. Od ciebie? Tak. To pod kamerę. W życiu nawet w życiu. Ja bym chciał buziaczka od ciebie. A co było w Morzu Bałtyckim w Sienicach? To ja bym przyjechał. Jakby chciał buzi, to bym do ciebie przyjechał do Gdańska. Przyjechałeś. No nie do ciebie. A kto mnie zaprosił na kilka dni do Warszawy na randkę? A kto do mnie dzwonił wieczorami na FaceTime'ie? Ja do ciebie dzwoniłem wieczorami? Tak. Raz może zadzwoniłem, bo się pomyliłem. Do kogo innego chciałem zadzwonić. Nie. Nie garb się. To nie jest garb, tylko defensywna postawa, bo się boję, co z ekranu zaraz wyskoczy. To jest wysoka. Zacząłeś. Przejść dalej, musisz zaszczekać. Dobra. Ale na czworaka. Jak pies. Dobra. Nie! Fajne. O, to w ogóle tak dużo lepiej wygląda w tej perspektywie. Jakoś, nie wiem, ładniejsza jesteś i jakoś tak... Dobra, ale nie, ja mam 20 lat, nie? Ty masz 36. No. Ale wiesz, co będzie za rok? Co? 2137 będziemy mieć wspólnie, papieżową. Zamioczek kotek. A teraz pochodź jak kotek. No, co, że no tak? No. Fajno. Co ty pier... Wojtek Gola. Klasik. No powiedz, że jesteś słodziutka, no. A jeszcze tak umiem. Pobłóżcie, panowie. Wojtek Gola. Ja mam do ciebie słabość, to nie powinnaś przychodzić, bo ty w ogóle powinna być ma... A my się znają, ta? Ale jesteś wysoka jakimś cudem. To nie były głupoty, co oni gadali? Po prostu złamałaś Matrix i nie dość, że masz buzię, jakbyś była trochę taka, to jeszcze tylko jesteś, masz długie nogi i to jest przegięcie, słuchajcie, nie da się powstrzymać przed taką kobietą, to jest nie fair. Bo co? No to co odpowiesz tym paskudom? To przeproś się chociaż, że dobrze, one mają go... Dobrze, przeproszę. Przeprosi się wszystkie? Że one mają tak trudno, a ty masz tak łatwo? Przeproszę. Panowie, pomóżcie mi z jakimś trudnym zadaniem, żeby ona nie przeszła. A chcesz, to mogę dać ci kluczyk do pokoju. Chłopak, nie, nie chcę, ja nie chcę kluczyka do pokoju. A chcesz, żeby mnie poznali? Chcesz, żeby mnie poznali twoi koledzy? Nie! Chcesz mieć konkurencję? Chcę, bo ja nie mam serca ci dać nic trudnego, bo... Głupiej jak cię widzę, ale od tego mam właśnie kolegów. Więc dajcie panowie coś trudnego. I nie, Kasper, kluczyk do pokoju to nie jest coś trudnego. W sensie to... Niech pokażę 2 argumenty. Znaczy ona akurat argumentów nie ma za dużych. No co? No dobra, prawda, no. No nie każdy ma duże te argumenty, ale to nie o to chodzi. To przepuść ją. Słuchaj, oni też zmiękli. Zmiękli. Znaczy w sensie jednocześnie są twardzi i jednocześnie są mięcy, rozumiesz? Roztopiłam, a wiesz jak mi twardzi bije na dole, teraz... tutaj są mięcy. Sabina, idź już stąd. A buziaczkę dostanę? A nie dostałem w morzu buzi, teraz powinien dostać. Ja pierdzie. Jeszcze. Przeszło? Taki dłuższy buziak. Ja yeah! Przechodzisz, dobrze. Czyż on jest 16 lat starszy? No właśnie. A powinien być starszy minimum 30. Wtedy byłoby idealnie. Ej, te dziewczyny w ogóle, jak on założył tą torbę na głowę, nie? To one tam na tej loży gadają, to na pewno Boxdel kazał, bo Robert taki nie jest. No ale właśnie, ale teraz mi mówiły też tak. Dobrze, samo. Dobrze, Boxdel, a nie ja. Serio? No, serio. Co to jest? Ej, no nie iść. No powiesz, że Wojtek. No jest, ale tak. Czekajcie chwilę, bo to... Gdzie on idzie? Dziewczyny, która dziewczyna myślała, że ja tą torbę kazałem Pasutowi dać na głowę? O! Boxdel walczy o swoje dobre imię. Chyba wiedział, co się czai za rogiem, bo to jest chyba tuż przed Pandorą nagrywane. Nie, że my nie. No. Nie, no tak, ktoś kazał. Gola to zrobił. To nie w moim stylu i to nie ja. Ale serio, serio. Zobaczcie w odcinku.
O, jest następna, następna jest. Jechałam pociągiem i napisałam ci wierszyk, mogę go przeczytać? Nie. No, no ale możesz, to tak no. Z łaską, czy? No z łaską, no. Robercie Pasucie. Dzięki, Adam, że się osiadł. Ty karykaturę mi się, że poświęciłem, byłem po przerwach, ale takiego gówno robisz. Przepraszam, gdy cię widzę, w moim sercu czuję miłosne ukłucie. Twój śmiech jest jak melodia, która sprawia, że chcę ją słyszeć co mnie. A twoje wieczne limo pod okiem skłania do obcinania cię wzrokiem. To mój drogi sutonatorze, ja wiem, że dzieli nas duża różnica wiekowa, ale pamiętaj, mam 19 lat i nigdy wieczorem nie boli mnie głowa. Jedyne... Okej. Okay. Co mu się podoba, że ma 19 lat z niej. Jak skończy, to każ jej powtórzyć to, ale żeby zarapowała. A wiesz, czemu tak chcę do drugiego poziomu? Lubię starszych facetów, dostałam takiego przełomu. Musisz zarapować, stara. Całe? Torbę! Tu. Kiedy Kingdom Rush, Bloons, CD6 i czy grałeś kiedyś tę gruszą gierkę Buka, tak? Nie grałem, a tamte torbę gry... Torbę mi daj! No. Torbę! O nie! Znowu? Znowu jest zakładane na głowę. Ja. Daj. To przed aferą Pandora, no. Daj. To mi Gola kazał. No to niech się Gola wstydzi. Gola, wstydź się, ty jesteś nienormalny, słuchaj szacunku, nie? Daj to! Czekaj. Daj to! Zaraz, sekundę! Daj to! Daj mi jeszcze posterować chwilę. A jakie jest twoje ulubione hobby? Ja bardzo lubię gotować, więc... No i uwielbiam bardzo piec ciasta, to w ogóle kocham. Chłopaki, jak jesteście zainteresowani? Piecze ciasta, gotuję, skąd jesteś? Częstochowy. To akurat mega red flag. Mi się akurat nie podoba, ale to dlatego, że chcę, żeby dla was była wolna, bo jest taka przepiękna. Dziękuję. Odpadam. Klaudia jestem. Ogólnie mam dla ciebie prezent. Ostatnio oglądałam twój film, widziałam, że byłeś na Podlasiu. Każdy proponował tobie nasz podlaski trunek. A widziałaś ten film, w którym mówię, że mam problemy z używkami i nie powinienem niczego dotykać? Więc na wszelki wypadek wzięłam tutaj dozowniczek, żeby nam ładnie polać. Zapytaj się, czy ten, czy łyknie i wleje do buzi. Co to jest za trunek? Konkretnie. To nie jest jego pierwsze rodeo. Tak robisz przed połknięciem? Tak się robi na tym razie. Daje takie wyzwanie, stary, że ona ma być jak zwierzę, nie? I ma ściągnąć ciebie ten szatę z torsu i tak. Masz tam coś pod spodem chociaż? To się dowiesz zaraz, kot. Nie, bo mikrofonu nie będzie już. To musisz zajrzeć mi po sukienkę i powiedzieć, o Boże, jaki wielki. Tylko z podlaskim akcentem. O Boże, ale wielki. Jezusie. Pięknie wyglądasz. Zobacz, pokażę ci sytuację na przykład, nie? Tak. I na przykład ty szukasz tych winogron, nie? I weź to winogrono, się schyl. I sobie na przykład będziesz sprzątać na przykład, nie? Ja powiem tak, nie sprzątaj, tam już posprzątane. No to cię muszę pociągnąć za włosy, wiesz o co chodzi? Nie, właśnie niekoniecznie za włosy, nie okay. Wiem, może nie za bluzkę tak pociągnę, czy coś powiedzieć. Kurczę, no nie, co? A czujesz jakąś chemię, bo czujesz, że nie ma między nami, wiesz? Nie, no ja czuję. Czujesz między nami? Czuję. Czujesz tę chemię? Naprawdę czuję tu chemię. Dobra, niech będzie. Puszczam cię. Ale masz zbyć makijaż do drugiego etapu, 100%. Masz przejść bez makijażu w ogóle. Dobra, nie ma sprawy. Na buziaczki. Cześć. Siana jestem. Cześć, malutka. Dobra, zauważyłem algorytm Pasuta. Im młodsza, tym lepsza. Dla niego mówię tutaj. Tak, czyli jak przyjdzie jakaś 16-latka, to przejdzie na samym wejściu? Że wstanie w drzwiach i przejdzie, tak? Taką Shreka. No i co, ja jestem ten Shrek? 16-latka, bo wydaje mi się, że młodszej by nie dali, ale wiadomo, jakby... Nie, dobra, nie idźmy w tę stronę. Być Shrek? Jak ile masz lat? 19. Przechodzisz. Kto by się spodziewał? Co, masz kolczyki w Owszem, posiadam. Boże, dziewczyny, po co wy sobie te kolczyki w Dla mojego przyszłego partnera, żeby... Żeby sobie zęby ukruszył. Wiem, czemu ty mi się podobasz, bo ty mi przypominasz kogoś. A kogo? Jacka Murańskiego trochę. Uznam to za komplement. No to masz dobrą wyobraźnię, to najważniejsze. A ile ty ważysz, malutka? 44 kilo. Kurwa, Wojta zaś się ten... Oblizał. Myślisz, że dałbym radę z tobą zrobić hipklasa na przykład? Myślę, że no spokojnie. Ja będę musiała się dobrze ułożyć. Czemu to jest na igę? Jak to z tej perspektywy wygląda? 4, 5, skończyłem. Dzięki, Jelokie, to 32 lata. Tyle lat z dziaduchem, masakra, dobry, dziękuję. Na Instagramie. Nie mogę. Czemu? Jesteś uczulona? Powiem ci coś, przez co prawdopodobnie wyeliminujesz mnie. Masz penisa?
To przechodzisz dalej, to nie ma problemu. Niech ona weźmie w usta i ty z jej ust weźmiesz. Możesz mi wstać do buzi, tylko wstać sobie do buzi i mi do buzi. O nie! No ale bez dotykania ustami! Bez dotykania ust! O, się nie udało bez dotykania. Ta fajna. Tak? No. Protokół złota. Podobasz mi się, podobasz się jeszcze jednemu Goldsowi i przywołuję Wojtka Golena Skrzydłowego. Lecz Wojtku, lecz! Wojtek, odbij! Musisz odbić ją teraz, to jest twoja misja. Dobra, dawaj tę korwetę tutaj ludzką i robimy to. Co to jest za F? A, że Fiona? To trzeba było mówić, że ty w noc się zamieniasz ładną. Musiałbym ze mną spędzić noc, żeby się przekonać. Ja pierdolę. Idzie szerokim krokiem. Nie mogę, trzeba do niej gada cały czas. One mają to całkowicie w dupie, ale i tak on lepiej wybadł. Według mnie... To, że zapowiadali przynajmniej na razie na 25 minut odcinka, to jest dużo lżejsze niż odcinek z Boxdelem, co był kiedyś. Bo tamten był obrzydliwy po prostu. Taka stuleja, jakby wyciągnąć to z internetu całkowicie. Rozumiesz, o co chodzi? A pacjent wypada dość naturalnie w tym wszystkim jakimś cudem, że to jest mniej cringe'owe niż Boxdel. Albo kto tam jeszcze był? Już się pamiętam, jakie były odcinki. To było dawno temu. Zdrowa, porządna dziewczyna. Miło, że Boxdela lubię, ale wiesz, no to co on tam robił w tym odcinku z Randek, czy jak to się nazywa, to była tragedia. Jesteś trzeźwa? Panowie, ona jest porobiona, więc luz. Powiedz do Wojtka, żeby poszedł po talerzyk. A o co chodzi z tym talerzykiem, bo ja nie słucham. To, że ta zawsze daje talerzyk. A, że to może ja przybiegnę z talerzykiem. Robisz to? O, jest Sylwek, o, to Sylwek. Arek, nie, no i według ciebie on nie wygląda jak ten z bazaru? No wygląda! Ładnie w sensie. Chodź talerzyk. To teraz chodziło, że możemy coś zjeść wspólnie. To teraz test, czy ty czy nadajesz się na moją dziewczynę. Czy jak mówię, idź po talerz, to co, o co mi chodzi? No nie, no dobra. Dobra, jest porobiona, więc ale... Dobrze, słuchaj. Fajnie, że przyszłaś porobiona, jest luz. Tak, wiesz to, ode mnie jest zielony, jak Wojtek cię akceptuje, to ja też zielony. Akceptuję. No gratulacje. Dobrze. Dziękuję bardzo za pomoc. Naprawdę. Przytulmy się. O, jak słodko. Słodko. Pa. Na razie. Dziękuję. Prawdziwy skrzydłowy. Yes! Hejka. Pozwól jej namalować obraz, bo namaluję tyłkiem. Dupę masz dużą? A mogę popatrzeć na twoją pupę? A chcesz teraz? No tak popatrzeć. Muszę spodnie ściągnąć, bo muszę jeszcze obraz ci zrobić. Może ja rozepnę ci to zębami. O. O kurde. I to jest najlepsze, że Robert sam to zaproponował. To jakby... O, odwróć się. A nie buta, zobacz! Ja nie mogę, kurwa. Grażyna mnie zaje... Dobra, ja potrzebuję ten obraz zrobić. Ja mogę dać ci pędzel do malowania. Tak? Rozbieraj się. Zrobię odcisk w swojej dupy. Odcisk dupy? Tak. A ponieważ moja morda jest zajęta od gadania, to robimy to na płótnie. Ale potem możesz pocałować. Ale płótno czy dupę? A co chcesz? Ja... Meblościanka, Izak, zajebista, no, jakby no, te kolory... w ogóle jaki ten kolor też, nie? To prawda, no nie, jakby ten dom... Jak mam ci pomóc? Czy mam po prostu stać obok się... Weź mi dupę, wysmarować. Puścić w gacie, a dobra. Dobra, słuchajcie, robię to tylko i wyłącznie, ponieważ... Buda, Buda, patrz, szczyczyło się, już koniec. Ja tutaj jestem tylko przez to, że mojej matce się podobasz. Ale chore gówno, nigdy takiego złego podrywu nie słyszałem, serio. A jednocześnie dobrego. Słońce, już tam dotykasz wszędzie. No, dotknąłem niechcący, stara, naprawdę. A mi się podobało. Boże. Encyklopedia powszechna. O. A tu otwieracie jej dupę zdjęcie. Ja potrzebuję trochę tak z tej strony. Z tej strony. Nie jest za dobrze, widzowie. Stópki też? Oczywiście, że tak. Ja mogę cię klepnąć tak w pupę? Oczywiście, klepnij. Czy ona by się zgodziła na wszystko da, tam? Da. Czy telefon. Ja tylko tak myślę? I ludzie to kupują. Tak, i ludzie to kupują, ale robię no to ładnie, oczywiście. Wszedłem do kamery, Myszko. Ej, a niech poskacze jak małpa tyłem do kamery, proszę. Nie wiem, jak to zrobić, ale... Ja też nie wiem, ale... Nie wiem, jak... Hop, hop, hop. Ale tyłem do kamery. Ale przodem do mnie, patrz mi w oczy, jak skaczemy razem. Chodź tutaj do mnie i patrz mi w oczy. Nic ci nie spadnie, kocie. Dobra, to co, buziatek? Przechodzisz dalej. Tylko co ja mam z tymi rączkami zrobić, kotek? Będziesz widziała, jak masam inne dziewczyny teraz. Coś. Będą ślady mojej niewierności. A będę zazdrosna trochę. Będę zazdrosna? Odrobinę. To ja umyję ręce i będę je macał i się nie dowiesz o tym. Okay. Czemu my to oglądamy? Będziesz zazdrosna, dobra? Jesteśmy ascetami. Na święta trzeba się z grzechów oczyścić.
i trochę pomęczyć. Witam, Anon. No fajny ten obraz. Ja sobie go powieszę, ten obraz. Pytaj, daleko w życiu ja zajdzie, się powieszę. To jest ostatni film na tym kanale. Ja GTA. Bym się tak bał coś takiego wrzucić do siebie. Nie, to też będzie grubo. Na Instagramie. Hejka. Cześć, Natalia. Po co ci ta pałka? Bo ja ogólnie... Ty to... To jest... Dziwne. To jest ta od Mini Majka? Takie pytanie. Chyba tak samo się nazywa. Podobnie wygląda. To jest chyba ona. Chodzę na siłownię i... No, stresuję się. W określonym świetle i po odpowiedniej edycji montażu jesteś na pewno szóstką mocną, więc się nie stresuj. Nie, nie jestem oszustką, naprawdę, a ja... Nie. Co? Zbierz się na odwagę, warto być ze mną w związku. Wiesz czemu? Rezerwujemy ze sobą, a potem będziesz mogła pracować u Sylwka w jakimś projekcie w ambasadzie. Tak to wygląda, taka jest ścieżka kariery w internecie. O nie! Mnie to rozśmieszyło. Pokaż, co potrafisz umieć z barkami. Jak ja umiem to samo, to dostaję od ciebie buzi. Ale takie wieczorową porą. Nie takie popołudniowe. Dobra. Najpierw, ale musisz że sobie... Co? Bo nie tego, nie słucham. Przepraszam, bo cię w ogóle nie słuchałem. Jeszcze raz. No. Dobrze, że poprosiło jeszcze raz. Jak masz biodra? Posłuchaj, świetne cycki. Inaczej świetnie tłumaczysz. Przepraszam cię, jeszcze raz. Bierzesz sobie i przekładasz tak do tyłu. Świetne cycki, świetnie tłumaczysz. Ty, ale plus jest taki, ej serio, to mówię aż ze zdziwieniem, że on robi sobie z tego żarty. Takie, wiesz, to mogą być takie niesmaczne, nie? Ale żarty. A Boxdel gadał takie rzeczy wprost i nie mówił jakichś żartów czy coś. No puść sobie filmik z Boxdelem, co on gadał tam. Przychodziła typiara, fajne masz cyce, ale masz dupę, coś tam gada i mówi, no dobra, przychodzisz, coś tam. No to brzmiało tak obrzydliwie, a tutaj to brzmi tak, wiesz, że widać, że to jest żart. To nie musi być jakiś bardzo udany, ale chociaż widać, że to żart. Dzięki Stefański i Przemek za słupki, witam. No taki wujek na weselu, no to nie wiem, chyba bardziej Boxdel. No ja wiem. No przepraszam, no. Dobra, pokaż to. No? Chłopiec z dobrym komikiem? No może ta, może po prostu od niego to lepiej brzmi, bo u Boxdela to tu była tragedia. Tak! Gdzie moja reakcja na film z Boxdelem? Nie wiem, chyba wstawiłem, a jak nie, to chyba po prostu byłem tak załamany tym, że nie wstawiłem. Zaczął grać ci na ety, jak grasz w Kingdom Rush? Witam. Dzięki, Olaf, miło mi. Czekam już rok dalej na go wstąpienie. Co jest nie tak? Nie wiem. Tak, bo chcę. A nie wiem, Black Blue. Ale jeżeli tak, to co? Warto teraz jeszcze wziąć, żeby na cały rok być dalej. Ale ogólnie ten Prime się nadal będzie opłacał, bo on będzie kosztował... Nie pamiętam ile, chyba że go podrożą. To zobaczymy dopiero za rok. Ale to nie było tak prosto. Ale... Co się dzieje? Srałem. Ona musi zrobić mostek. Jak zrobi mostek, to ty ją musisz wycisnąć na klatę. Umiem zrobić. Ja cię zapię za dupę, dobra? O jak? Teraz ją na klatę musisz wycisnąć. Jak na klatę, no panowie? Nie. O jak? Olaf, jak masz ochotę? Ej, to nam wyszło! Nie połamałem cię? Nic się nie stało złego? Nie. Bardenga znowu. Na Instagram. Dawaj, zrobimy pompkę tobą jeszcze. Nie. Właśnie nie, ja nigdy... Poza tym to już ma ileś dni, chyba że to wstawili w poście. Nie ćwiczyłam. Słyszałam to. Jak słyszałeś, to daj bój. Nie wiem, Łukaszu, chyba tak. On specjalnie z tej klaty ją wziął, wrzucił na ten. No tak, no. Zrobiliśmy mu ekspowisko. No nie, Robert to jest zwyrof. Robert, mamy ostatnie zadanie. Jak ono się uda, to Elżanka przychodzi. Masz ostatnie zadanie. Musi dać tak ręce do tyłu, jak Kasper Błoński lubi. I musisz dać jej nogę na tyłek. I jak da ręce tak do tyłu, to tak jakbyś jechał na Harley'u. Co w dupa? Co popchnąć? Nie, nie pchaj mnie. Tak. Jakbyś jechał na Harley'u. To jest wyrok. To
Nie wiem, połamałbym się, jakby mi ktoś tak zrobił. Po prostu by mi coś pieprzyło w kościach starych. Albo by mi się coś zerwało. Gówno, koniec tego! Ja wiem, ja też takie filmy... Ja jestem tak spięty, wyobraź sobie. Ja jestem, jestem dziadek chillek, nie? Ale jednocześnie jestem tak spięty, że jak siedzę, to czuję dyskomfort. Ja mogę już tylko leżeć w trumnie. Co tu jest za czerwone? Nie masz okresu, to nie od ciebie. Nie, nie mam. Anon, mi też. Bardzo dobrze. Przechodzisz dalej. Dziękuję. Ej, mam do was prośbę, napiszecie na czacie Jolku. Cześć Kamilka. Ona jest rzeczna, powiedz jej, że robicie próby low kicków. Chłopaki chcieli, żebyśmy zrobili sobie slap challenge, że kto kogo mocniej uderzy w twarz, ale to głupie. To jest ogólnie trochę żenujące i nie na poziomie, tak mi się wydaje. Tak. Prawda? Dzięki. To jest poważny kanał, poważny kontent. Kochani jesteście. Ty powinny być poważne dyskusje, dokładnie, prawda? Tak. Ona nie przejdzie. Co wiesz o świecie? Co wiem o świecie? Wszystko. Zapytają, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? Nie pamiętam, sorry. W którym wieku? Dzięki Ninja, 29 lat, witam. Stany Zjednoczone powstały. Jeszcze głupsze pytanie zadasz? Dziwna dziewczyna, ona chce być taka... Co, na czym spędzasz swoje życie, jak nie na... Na fotomodelingu. Fotomodeling? Jesteś modelką. No powiedzmy. To jest ofensywna, stary. Ale dziwna. Tak, ja jestem fotografem. No i co? Ty jesteś modelką. No i co? I totalnie robimy sesję. Aha, robimy sesję, no dobra, Lu. Jaki odcinek najlepiej mi siadł? Chyba ten pierwszy z Ferrarim, ale ten drugi już był rozpieprzony, a później już tylko równia pochyła. A czy nie, no to jest lepsze niż z Boxzelem, bo ja z Boxzelem nawet drugiego nie dałem rady obejrzeć, bo były dwa. Więc żeby nie było. Zapozuj jakoś seksownie. Pszt. Jeszcze jedno, daj mi więcej z siebie. Pszt. Pokaż te tyły, pokaż te tyły. Pszt. O tak. Patrz, będzie puenta jakaś. Tak, jak łączysz pracę w Carrefourze z tym? W Carrefourze ogólnie powiem ci, że jest... Ma te zmiany, także jest okej. Okay. Tak? Tak. Trafiłem? Nie. To gdzie pracujesz? Szczerze, pracuję w Niemczech. Was... Ja nie rozumiem po niemiecku, więc niestety... Nie wiesz, kiedy była... Nie rozumiesz po niemiecku? No sorry, niestety, no taka jestem, ale jestem przynajmniej sobą, nie? Boże, jak ona jest w dupę głupia. Nie mogę. Aż dziwne, że ona się nie godzi na wszystko, co on mówi, bo ona jest tak durna w dupę, że no nie rozumiem. Ona takie pieprzy w Armazony od jej idolek z Instagrama, że się tego słuchać w dupę nie da. Tak Instagram pierze ludziom mózg, że pieprzą potem takie farmazony jak ona. Tak, ale bycie sobą nie zawsze jest dobrą opcją, bo jak jest się kimś cienkim, to bycie sobą jest... Ale ja nie jestem cienka. Jesteś mocna? Dokładnie. Kochanie, to powiedz mi coś o sobie, żeby mi za to zaimponowało. Słuchaj, wiem co to jest spalony. Co to jest spalony? Mam ci to przedstawić? Wytłumacz. W pewnym momencie przerwy... Chyba wiem. O, dobrze. No, a, już słyszę, gadałem. O nie! Słyszał twój. To jest skoda. Właśnie. Z Niemiec tu przyjechałeś do mnie? Oj, i za krel. Dobrze, kochanie, to wracaj do Gorzowa. Niestety odpadasz, ale miło było cię poznać. Nie ma problemu. Ja myślę, że Robert nie byłby dobrym partnerem ze względu na to, że ma wielkiego kołka w dół. Proszę tą czarną energię z ambasady. Produkcja wyprowadzi cię z terenu ambasady i to i raz. Nie masz do mnie urazy, prawda? Nie masz do mnie... Nie ma do mnie łazy. Że co? Nie masz do mnie łazy. Czego? Nie masz do mnie łazy. To Wojtek chyba podpowiada. Pasut, przełóż mu nogę tak przez udo jak na randce. Przełóż mu tak zalotnie nogę. Oni tego nie słyszą wszyscy? Nie, to chyba nie to miałem zrobić. Dobra, panowie, wy zachowajcie siły na dziewczynę, a nie... Tak to cicho jest. Zbliżaj się do niego tak i na końcu go tak po przyjacielsku... Cyberdruid! Ty rzeczywiście. Jak ten, Johnny Silverhand, tylko że jest no. Cicho jest. Zbliżaj się do niego tak i na końcu go tak to on. Po przyjacielsku przytul. Jak się cieszą. A niech Sylwek zostanie na randkę jedną z tobą, poproś go, żeby cię supportował. Zostaniesz Sylwek na jedną randkę? Będą jakieś gierki? Dobre pytanie widzą. Że to tu będę. Bardzo mądre. Weź w krzakach, tak jakbyś się trzepał. No takie życie sobie wybraliśmy. No w sumie. Tak, w sumie. O, ja cię znam. Tak? W sobotę cię spotkałem. To jest gimnazjum, to chyba przejdzie. Sprawdź, co się mieści pod tym tapczanem.
Co robisz, jak jest trzęsienie ziemi, dziewczyno? Chowam się do piwnicy. Ale jak nie ma piwnicy, to chowasz się pod? Pod meble. Więc zobaczmy, czy zbierzesz się pod tym tapczanem, jak będzie trzęsienie ziemi. Trzęsie się ziemia. XPP. Ziemia, uwaga, trzęsie się ziemia teraz. Ale że co mam zrobić? Chować się pod tapczanem szybko. Pod co? Zagraża ci śmierć. Ale pod co? Tak, pod którym? Widzisz, to jest ziemia. Ja się tam nie zmieszczę. Kotuś, spróbuj. Zacznij odliczać od 10. 10, 9, 8, 4. No nie zmieszczę się. 3, sam żem tam się zmieścił. Zmieściłaś się, koteczku. Boże, jaka słodka pchełka, patrzcie. To niech tam zostanie i powie do ciebie, że się zaklinowała, żebyś jej pomógł. Dobra, a teraz zagramy taką... Dziękuję bardzo. Ty no. Olaf, podkreślenie Kongo dał na Golibordę 20 zł. Dziękuję bardzo. Masz 20 dyszki za tego Kingdom rusza. Teraz to na Twitchu będę siedział. Miło nie mi. Zapisy z live oglądał. Pozdro, zrobisz daba dla widza oko. Mogę dla widza tak. O. A co do Kingdom Rusha, niedługo DLC będzie. To git. Scenę. Musisz Boże, być. Boże, Boże, Steven, za tym. Zablokowałam się. Steven, zaklinowałam się, pomóż mi stąd wyjść. Okej, okay, baby, I'm gonna help you. O, nie da rady dalej wyciągnąć, o Boże. Co to jest za kadr? Co to jest za kadr? Ojejku, nie mogę cię wyciągnąć. No, panowie, ale to... Ucinamy dalej czy ten? A ty, Wojtek, się kiedyś bawiłeś tak z dziewczyną, że udawała, że się zaklinowała na przykład? Nie, zaklinowała to nie. A to jaką miałeś taką najbardziej... Że się zakrztusiła. Zamykałeś laskę w klatce. Nie no, Wojtek jest jakiś dziwny. W sensie on mówi tak dziwnie, że widać, że tak robił, ale mówi, że nie. Nie? Tak widać, że kłamie. Po prostu to widać. No to takie rzeczy na pewno tak. I tak... No widzisz? Trzy na smyczy. Ja jeszcze nie robiłem takich rzeczy, ale jestem młody. Mi jeszcze staje normalnie. Jak? Ile ważysz? 40 lat. 42 kilo, tak malutko. Ile Wojtek golała niby lat? Bez problemu, co? Myślę, że tak. Powiem tak, wolałbym mieć głowę z drugiej strony, jak mam być szczery. Ej, ale masz gładziutkie nóżki w ogóle. Ogoliłaś się przed programem. Masz bardzo gładziutkie nóżki. Bardzo dziękuję. Bardzo dobrze, bo nawet przygotowałaś. Siedziałaś kiedyś tak na pierwsze ręce z chłopakiem? Na pierwszej nie. Ona ma 18 lat, ktoś to sprawdzał? Trenowałaś kiedyś MMA, może oj, coś takiego? Budda miał liki obok Zdelu. Widziałam. Co chcesz mi zrobić? Co chcesz mi zrobić? Chcę ci pokazać, bo na przykład dziewczyna też się może bronić. Jaka mam Zabielskiego obalić, jak jej nie mogę. Wiesz, to jest trójkąt nogami? Zobacz, masz przeciwnika. No. Zakładasz tutaj nogę, no. Zobacz. Tą stopę. Widać od razu, że jak dziewczyna wygląda, jakby chodziła jeszcze do liceum, to przejdzie na stówę. Bo tak jest w tym odcinku. A reszta raczej nie. Pod to kolano. Dodasz? A to było. Aha, bo to tego, no tak. Miałem to dodać, zapomniałem. Uch. O, widzisz? Jaka jest utalentowana zawodniczka. Do twarzy ją! Co? Gościu dostał jasną instrukcję z góry, którą przepuszczać? Od kogo? Nie podsłucham. Dobra, puszczy. Jesteś bardzo fajna, wysportowana, masz do siebie dystans. Jesteś piękna, mądra, ładna i łatwa. Przepraszam, piękna, mądra, ładna i zabawna, co przechodzi dalej? Tak. Dziękuję ci bardzo. Ej, ale serio wam mówię, reklamowali ten odcinek, że to jest najmocniejsze, co jest GOAT, ale z Boxdelem było dużo gorsze, no. Nie wiem, my chyba to obejrzymy po prostu, dla przypomnienia, bo nie wstawiłem chyba na YouTube'a reakcji i pamiętam tylko, że no nie mogłem patrzeć na ekran wtedy. Że było tak ciężko patrzeć na ekran, że mi psycha siadała. A tutaj przez to, że Pasut przez tyle lat był takim, wiesz, że zrobił zabawne filmy, powiedzmy. Dla niektórych nie, ale w gimnazjum oglądałem, było śmieszne. To umie to robić, a Boxdel no to... Przecież ja ją znam. Ale co? Ja znam też skądś tą dziewczynę. Ona nie na fejmie gdzieś jakieś wywiady robiła, albo co? Tak. How old are you? Ile masz lat? O, to jest Pick Polish. Zawsze gadają po angielsku do mnie i myślałam, że to no, dobra, no właśnie, zawsze myślą, że jestem z Polski. Ale dlaczego? Nie mam pojęcia, może dlatego, że jestem ubrana na biało? Nie, zastanówmy się, bo masz długie włosy. Nie, dlatego, że jestem bóstwem. Było coś, Wojtek? Było. Nie. Ile masz lat? To nie. Czarne się nie starzeje. Co? A słyszeliście, że once you go black, you never go back? Od
się przepięknie. Chyba dziewczyny mówią. Chyba, że też korzystał. Dzięki Mateo za 21 lat. Dziękuję. Mógłbyś zdjąć skarpetki, zanim zaczniesz ze mną rozmawiać, ale dobra. To możesz mi zdjąć. Zdejmij te skarpetki. Nie no, gdzie? Ja usiądę sobie. Ale zobaczcie, jak ona w ogóle go zdominowała. Kotek, powiem tak, jesteś efektowna, bardzo cię lubię, bo jesteś zabawna, ale ty nie jesteś w moim typie w ogóle. Otwieraj buzię. Nie będę ci jadła z ręki. Jeszcze nie chcesz mi jeść z ręki. Teraz to ty się musisz o nią starać, ona jest Afrodyta teraz. Zabawmy się, że teraz ja jestem u ciebie na randce, o. No dobra. Powiedz, że chcę. U niego się akurat nie sprawdziło Lexi, a on był z Lexi? Rzeczywiście, czyli kłamał. Chcesz być jej pieskiem i na kolana. Go. Chciałbym być twoim pieskiem. Ale Lexi jest czarnoskóra? Chyba nie. Jest taka pomiędzy, nie? Stópki? Stópki, ty masz wielkie stopy. Masz 40. Jest. Zdominowany pasut jak... Jak mam ci usługiwać? Jak zdominowałem? Ja się z niej śmieję. Tak jak zjadłem z tej z winogronami. Jak pies będzie jadł. Panowie, to nie ma sensu. Czujesz się podniecona, bo ja nie. Nie, ja też nie. A to jest super, po tym jaki był dla tych lasek, że teraz nie on wiem, sam. To. Nie udało się wytworzyć atmosfery no nie, intymnej. Nie ma tego, nie. No bo my jesteśmy tacy bardziej jak ziomki. No. Mi było głupio coś z tobą tego. Łukasz, nie błagam cię. Pochodź po mnie jak po szmacie, jak po wycieraczce ludzkiej. Po o, wchodź dwiema nogami, no. No dobra, mam. Po mnie Grażyna tak 3 razy w tygodniu. Powiem tak, ciosy Ginolda dużo ważyły, ale ty ważysz troszkę więcej. No raczej, bo mięśnie ważą. Oczywiście, że tak. No, bimbały też. Ale on jest napalony tam już. Ale by już p***ł ziomek, nie? Przyszedł czas decyzji. Jesteś, no. Nie mogę z tobą na randkę, bo się będę za bardzo czuł jak z koleżanką. Nie przechodzisz, ale jesteś super. You too. Dziękuję. Boska. Okej. Okay. Hej, jestem Julia. Mogłabyś powiedzieć następnej dziewczynie, żeby wchodziła? Nie, nie mogę. Nie, no bo wiesz co, my chcemy skończyć odcinek i ty to ja rozumiem... W sensie, powiedz następnej dziewczynie, że jestem gotowy na następną dziewczynę już, dobra? Na randkę. Co, już mam sobie iść, tak? A ja miałam do ciebie takie pytanie, no ale dobra, tak chcesz zrobić? No jakie miałaś pytanie dla mnie, no? Jezus. Jak często myślisz o Imperium Rzymskim? Wiedziałem, że to pytanie się tu... No widzisz, widać, że to stare. Kiedy to było, ten trend? Przed wyborami jeszcze. I to chyba sporo. Pojawi, nie? Ten mem będzie zaraz martwy. Jeszcze. Przewidział? No way, ale on jest w internecie 100 lat, to przewiduje. Czy nie jest, póki co. Coś masz do powiedzenia jeszcze? Nie, chciałam cię czegoś nauczyć. Chciałaś mnie czegoś nauczyć, słucham. Chciałam cię nauczyć kilku technik karate. Karate? Tak. Okej. Okay. Nie klei się to randka. A jakiego mam ci kopa, żebyś wyleciała już? Jakiego mogę ci kopa dać? Ja nie umiem latać. No tak, grało. Więc nie wylecę. Prawda. Jedyne co mogę zrobić to takie delikatne... Jest zasz tego mema Jolku, bo ciągle baseliary oglądasz i ci mózg wyżarło. Lukika, napisz Jolku na czacie. Proszę, żebyś wyleciała już po prostu i odpadę. Dobra, i tak nie byłeś w moim typie. Kurde. Najbardziej wild randka. Zwykły chami prostak. Ale te co przeszły, to ja mógłbym życie dla nich naprawdę poświęcić. W sensie kilka dni na pewno mojego życia. Mówiłem ci, że chcielibyśmy, żeby w końcu Gold sprawiło, że ktoś będzie ze sobą razem. Ale właśnie nie da rady, bo jest za dużo ich i znowu będę sam, bo to jest za duży wybór. Klęska urodzaju. Ale co zygalni Crashera to twoje, nie? Jak będziesz którąś młócił tam u Crashera, to może się schować za firanką? Ja w ogóle chciałem sam to zaproponować. Dodasz to pilne. Pisex. Nie! Nie chcę tego na czacie widzieć. O Boże, jak możesz mi to robić? Jak możesz mi to robić? Jesteś no nie chcę tego widzieć. Jesteś straszna. Tata jest. Cię lubię. No wiem, dlatego do ciebie przyszłam. Jakbyś chciała ze mną się spotkać, to byś się ze mną umówiła, bo masz do mnie numer i się nie odezwałaś po nagraniach. On ją friendzonował po planie z filmu, nie? A ona czuje do niego coś więcej. Słuchaj, tym razem... Dzięki Boxel za lore. ...ze świadkami, więc poprosiłabym to dodasz? Nie teraz. Suknię mam ogólnie ze sobą. Wiesz, że nagrywanie wybacz mojego odcinku to jest mój słaby punkt. Jakieś choroby weneryczne masz? Coś czytam w internecie? A, widziałem chyba taki filmik. To na jego kanale było? Coś kojarzę, czy na TikToku? Punkt. Jakieś choroby weneryczne masz? To jest ona? To jest ta sama? Kurde. Ile lat między tymi filmami jest? Chyba stare jest. To może w gimnazjum jeszcze oglądałem.
coś czytam w internecie. Jesteś straszna. Dobra, to wyobraź sobie inaczej. Jestem twoim bratem i musisz teraz mi przekonać do tego, żebym do siebie poczuł pożądanie. Takie chore gówno, przepraszam. Wyobraźmy sobie, że gramy taką sterkę, no. Chodź, siostra. Wiesz co, znowu dostałem dwóje z matmy. Jest mi mega smutno. Czemu? Co się stało? No, kurwa, dostałem dwóje z matmy, przecież ci powiedziałem. Ale co to dwója? Nie znam prawdopodobnie. Jest mi mega smutno. Ja też. No i co? Dalej nie ma tej bariery przełamanej. Jak tą barierę? No nie czuję, żeby prze... Jest mi mega smutno. Pocieszysz mnie jakoś? No mogę. Oh, fuck. Jest! Ona próbuje. Zrób coś, czego byś siostra nie zrobiła. Ja zamykam oczy. Zrobiłaby tak, jakby na przykład była Wigilia i składałaby życzenie, to by tak pocałowała. Ale jakby był z językiem, to by nie pocałowała tak. O Jezu. Zapytaj, czy zgadza się, żebyś zrobił im motorówkę. Byłaś kiedyś na Warmii albo Mazurach? Byłam, mam rodzinę. Co tam jeździ oprócz skuterów wodnych? Motorówki. Ja pierdzielę. Znowu na Instagram. Ale dużo cenzury w tym odcinku. No dobrze, Lucia, przełamaliśmy tę barierę, ale na drugiej randce to będzie hardcore do ciebie. Mam więc zmianę outfitu. To ty się zastanów, czy ty chcesz przechodzić dalej. Powiesz, że zapraszam. Dobra, zobaczę już, bo trochę minęło. Dobra. No nie chcę tej emotki widzieć. To jeszcze śmigło. Bo ja ci nie pokażę wszystko. Nie tylko motorówka, ale też śmigło, jak się obraca, kręci. Będzie grubo po prostu. Dobra, nie wiem, czy jesteś gotowa na to. Zawsze jestem gotowa. To daj całuszkę i uciekaj. To przeszło, czy nie? Było super. Zauważyłam, że często w ghostach... Ghostach, nie ghostach. Ghost to duchy dobrze, są. Dobrze, przepraszam bardzo. Ja będę twoim byłem, to będę duchem. Zauważyłam, że często trapi was pewna część ciała. Damskiego i kobiecego. Dlatego postanowiłam przynieść wam troszeczkę literatury. Mam nadzieję, że skorzystacie. W zachwycie o odbycie. Odwól tego boomera. Mnie zaraz próbowałaś kiedyś coś takiego? Co... Nie. Właśnie miałam nadzieję, że może jak się lepiej poznamy. Oczywiście, że tak. Czy ona mu proponuje a przejście do kolejnego etapu? Tak. Czemu Bogdan jest taki wściekły? On ją zna? Tak. Czemu masz białe plamy na dekolcie? Czy ktoś już był przede mną? Właśnie nie. Czy mogę się to zdrapać? Tak. No i opowiadaj o sobie, Kotek. Ja generalnie zajmuję się na co dzień ubieraniem ludzi. Naprawdę? Mhm. To czemu sama się dobrze nie ubrałaś? Jest fajny, kurde. Ja lubię Roberta. A że tak przewrotnie, że ty, tak, że ty tak, się tak tym zajmujesz i ty na tym tak, nie bo ja się zajmuję ubieraniem ludzi, ale ciebie wolałabym rozebrać. Ćwiczyłaś to przed lustrem, co? Bo to w ogóle Lukaszu, nie trochę tak. Wydajesz taką niegrzeczną, jesteś mega grzeczna, co? A czemu od razu nie wpadasz w jakąś szufladkę? Bo widzę, że jesteś porządna dziewczyna, która udaje niegrzeczną, żeby przejść dalej. Bo myślisz, że ja jestem taki szlaufiarz, że ja lubię dziewczyny niegrzeczne. Nie, absolutnie. Nieprawda. Absolutnie, ja ciebie też nie wkładam w szufladkę. Żadną. A mogę w twoją szufladkę coś włożyć? Zastanówmy się. Bo ty lubisz tę drugą szufladkę, rozumiem. Ja pierdzie. To na brudne skarpetki. No. Kotuś, w jakiej władze ty chodzisz? Nie wytrzymy. No, znaczy nie, no, taki większość, 7 dych jest, co? Nie, co ty, 65. 65. Jaki masz rekord? Muzyczny? Nie, jaki masz rekord, ile masz, wiesz, pokonanych, że tak powiem, chłopów? To się mówi przebieg, powiedz przebieg. No jaki przebieg masz? Mam tylko jedną poważną relację miłosną. Czyli masz 1-0, tak? A kto z kim zerwał? On ze mną. Czyli masz 0-1 tak naprawdę? Powiedz, że musi zrobić fikołki. Kicia, czy ty jesteś nie patrzę, motki biseks. Fikołki? Kocham robić fikołki. A ja będę na końcu czekał, żeby mnie przytulić. Przytulić tylko. Dawaj. Tak, Kironaj. Ja pierdolę. Nie wiem, czy zdradzi do mnie, ty. Ty bardzo ładny fikołek. Podnieś ją i posadź ją na drzewie za tobą. Co w dupa? Dajesz radę z wagą ciężką, widzę. Panowie, nie dam rady tak wysoko tego podnieść. Tu? Uwaga, będziemy trzy, jak Adam cztery. I a gdzie jakieś jabłko? Powiedz, że bardziej cię interesuje brzoskwinia. Ty ja bym chciał cię ukryć w brzoskwinie, to co? Ile muszę czekać? No przynajmniej do wieczora. Takie niełatwe to ja lubię, powiem wam. Ja wiem. Co? Ej, bo wy sobie tam... Ej, one tam przegadały. No i wyszło na to, że ja lubię łatwe. A to jest nieprawda. Ja lubię ładne i łatwe. Odpadasz. Coś ci wypadło. Podobko, tak mogę ci wsadzić? Tak. Nie no, widziałowie. No. Konar zapłonął a propos drzew. Dobra, jak jej bardzo zależy, to niech klęknie przed tobą i po prostu cię o to błaga, żeby przejść. Cesarza zawsze się o wszystko błaga. No dobrze. Bardzo proszę. Błagam. Błagam. Po
Powiedz, błagam tatusiu, chcę przejść dalej. Błagam tatusiu, chcę przejść dalej. I zrobię wszystko. Mogę się zabrać za pupę? I co, i przybliży mnie to do celu? Nie, dobra, nie bądźmy z wyrolami. Dobrze, przechodzisz. Dzięki. O, teraz mi dygnął, panowie, jak chcecie wiedzieć. Wyobrażam sobie Roberta jako partnera na stałe. To się zdziwisz. Witam, drogie panie. Zostałyście wybrane na Jokera, żeby przekonać Roberta, bo on tylko jednej z was da miejsce, przepustkę do drugiego etapu. Na tym polega cała tajemnica tego Jokera, że będzie, on będzie wybierał na podstawie dotyku. Ta, która będzie go potrafiła najbardziej poprzez dotyk sensualny. Nie, no dupę, bez przesady, to jest YouTube. Chęci, o czym on tą mówi? Wybierze. Z wirolu pieprzony, Warwicku. Żeby przekonać go do siebie. Znowu młot pieprza. Dobrze, kandydatko numer jeden, twój czas minął. Kandydatka numer dwa. Dobrze, twój czas, kandydatko numer dwa, minął. Kandydatka numer cztery. Zabolało głupia, to. Głupia, albo to był Ulfik. O, ta przechodź. Aj. Wybierze go, wybierze go. Wybierze go, no. Wybierze go, no nie, no. Ojejoj. Ojejoj. A jeżeli mu stanął teraz? Dobrze, dziękujemy. Biseks. A nie, nie ma tej emoty na szczęście. Kandydatka numer 5. Wiem, że był Ulfik. Każdy jest równy. Na 100% mi tak zrobiliście. I to pewnie był ten, gdzie najwięcej mruczałem. On o, wie. Ja wiem, to jest Julia. Wyczułem głowocycki. Dobrze, dziękujemy. O, no, bo nie która pamiętam, kandydatka przekonała cię swoim przedostatnia, dotykiem? Ta co od nóg zaczęła. Ale jak to jest typ, to nie. To był Crusher. Wiedziałem, powiedziałem. Jak to jest typ, to nie. No to w takim razie... Do zobaczenia, Robert. Wiedziałem, że jeden jest... Nie, ale to kiepsko świadczy o dziewczynach, że tak nie potrafią dotykać faceta. No, ale to wtedy jest w sumie. Wiadomo, że brat brata najlepiej, jakby to powiedzieć, harata, więc... No dobrze wybrał, według mnie, bardzo mądrze. Znaczy, Kacper wie, jak... Brat brata najlepiej zrozumie, rel? Jest facetem. Numer jeden w takim razie. Okej, okay. No dobrze. W takim razie ty przechodzisz do kolejnego etapu, a wam, dziewczyny, dziękuję. Możesz ściągnąć opaskę. Ty mi palec do ucha wsadziłaś? Nie. Kto mi palec do ucha wsadził? Wygląda na to, że wszystko jasne. To ile do drugiego przeszło? Etapu przeszło 12 dziewczyn. A już w kolejnym myślałem, odcinku... Myślałem, że więcej odrzucił. Mogłabyś udawać fotkę, tyle tak mało. Tyle by zmieściła, tyle... Spęk! Ja mi szczepił majtki. Mianuję cię Seanem. A jest już nowy? Bo za ile ma być? Musimy obejrzeć... to było to, ale nie teraz. Nie teraz, nie dam rady. Jutro. Jutro Boxdela oglądamy. Pokażę wam naprawdę cringe. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!